Tragiczne informacje zostały oficjalnie potwierdzone. Nie żyje prawdziwa legenda. Kilka pokoleń mieszkańców Wadowic jest zrozpaczonych. To nieprawdopodobnie smutna wiadomość i ogromna strata. Doniesienia o jej odejściu zostały potwierdzone we wtorek. Dramatyczne informacje wprost z Wadowic o odejściu prawdziwej legendy. Wiadomość o jej śmierci sprawiła, że wielu Wadowiczan pogrążyło się w smutku. Była wspaniałą i cenioną postacią. Smutne doniesienia obiegły media we wtorek. Tragiczne informacje z Wadowic. Nie żyje prawdziwa legenda. We wtorek w wieku 85 lat zmarła siostra Magdalena, Daniela Strzelecka. Była nazaretanką, nauczycielką religii oraz kustoszem Muzeum Papieskiego w Wadowicach. Wiadomość o jej odejściu zasmuciła kilka pokoleń Wadowiczan. Siostra zmarła w 64 roku życia zakonnego. To ogromna strata dla lokalnej społeczności. Smutne doniesienia przekazano we wtorek. Siostra Magdalena była bardzo cenioną postacią. Siostra Magdalena, czyli Daniela Strzelecka, pochodziła z bardzo znanej rodziny szczekocińskiej o patriotycznych tradycjach. Jej ojciec o imieniu Antoni był legionistą Józefa Piłsudskiego i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Był ranny w bitwie pod Warszawą. Podczas II wojny światowej z kolei w jego domu rodzinnym w Szczekocinach znajdowała się skrzynka kontaktowa placówki Armii Krajowej. W 1957 roku Daniela Strzelecka przyjęła śluby zakonne w Zgromadzeniu Nazaretanek w Kielcach. Później jej służba zakonna odbywała się również w Częstochowie, Piekoszowie, Krakowie, a od 1977 roku w Wadowicach. Siostra Magdalena uczyła religii przez kilkadziesiąt lat, nawet w czasie, kiedy religia nie była przedmiotem mile widzianym w szkołach. Po tym jak Muzeum Papieskie zostało otwarte przy ulicy Kościelnej 7, od 1984 roku pełniła funkcję kustosza placówki. Wspólnie z innymi siostrami zajmowała się oprowadzaniem turystów oraz pielgrzymów. Wspólnota sióstr nazaretanek poinformowała, że msza święta żałobna odprawiona zostanie w czwartek 1 października o godzinie 10. W Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. Przed mszą, o godzinie 10. Odbędzie się modlitwa różańcowa. Źródło: wadowice-online.pl.